potrzebujemy przez chwilę rozważyć to słowo. Rozważamy je właściwie w całym naszym kościele, bo przez dwa dni czytaliśmy tę Ewangelię z naszymi młodymi, z naszą młodzieżą. Teraz przeczytajmy tę Ewangelię jeszcze inaczej, w gronie rodzin. To jest najdokładniej przez świętego Marka opisany cud Pana Jezusa. Żadnego innego wydarzenia Marek nie opisał z taką dokładnością i tak obszernie. To znaczy, że uważa jakoś to wydarzenie za streszczenie całej misji Jezusa. Takie wydarzenie, które obrazuje całe dzieło zbawcze Pana Jezusa. To wydarzenie najpierw nas wszystkich konfrontuje ze złem, którego nie da się zbagatelizować. Jezus uwalniał od opętania wielu ludzi, ale tylko raz uwalniał od opętania kogoś, kto mówi, że ma w sobie legion demonów. Legion demonów. Legion, mówiłem o tym dzisiaj do młodych i wczoraj, to było 6826 żołnierzy rzymskich, bo to jest rzymski legion. Prawie 7000 diabłów było w tym jednym człowieku. Zło nam się pokazuje z jakąś niewyobrażalną siłą. Niewyobrażalną siłą. Siłą, która potrafi być zabójcza. Ten legion demonów potrafi z łatwością utopić w jeziorze trzodę dwutysięczną. 2000 świń pogrążonych w wodzie. Zło jest silne i zło jest zabójcze. Czytamy tę Ewangelię w dniu, w którym Kościół w Polsce chce przebłagać Boga za grzechy pedofilii, za grzechy molestowania nieletnich przez ludzi Kościoła. Taki grzech, o którym często mówimy, grzech rzeczywiście zabójczy. I tak jak dzisiaj prosiłem młodych rano w tym miejscu, tak teraz chcę poprosić was wszystkich, żebyśmy w ciszy, klęknąwszy, połączyli się w takiej modlitwie przebłagania Pana Boga za ten grzech niektórych spośród nas. Ale grzech, który ma straszne żniwo, który dotyka najbardziej bezbronnych, najbardziej niewinnych młodych ludzi. W ten sposób dotyka też Jezusa, bo wiemy, że Jezus się utożsamia z tym, który jest najmniejszy. Więc proszę was, zanim będziemy dalej rozważać tę Ewangelię, uklęknijmy wspólnie na 15 sekund i w tej ciszy na kolanach przepraszajmy Boga za te nasze grzechy, naszych sióstr, braci, nasze grzechy zaniedbania, nasze grzechy niebycia blisko ludzi, przez co takie grzechy mogły się dokonać. Przepraszajmy Jezusa. Niech każdy z nas mówi: Kyrie eleison, wybacz nam, przebacz nam, uzdrów tych, którzy zostali dotknięci tak strasznym cierpieniem. Daj nawrócenie sprawcom. Módlmy się w ciszy, przepraszając Boga za to zło tak zabójcze, tak przejmujące.
Bardzo wam dziękuję. Siądźcie z powrotem. Chcę od razu powiedzieć, że jeśli czytamy Ewangelię, która w tak przejmujący sposób mówi o złu, to czynimy to tylko dlatego, że wiemy, że to potężne zło, jakie pokazuje nam legion, 7000 demonów, że to potężne zło, tak mocne, ma mocarza, który jest w stanie je pokonać. Kościół nigdy nie mówi o grzechu, dokąd nie jest pewien, że wśród nas stoi ten, który jest silniejszy, który zło pokonuje, wobec którego zło jest za słabe. Jest taki tekst w Ewangelii świętego Łukasza w 11 rozdziale. Bardzo pasuje do tego odczytanego fragmentu. Pan Jezus mówi tak. Gdy mocarz uzbrojony, to jest legion. Legion, mocarz uzbrojony, wojsko, siła. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze całą jego broń, na której polegał, i łupy jego rozda. Może ten legion demonów czuł się bezpiecznie w pogańskim świecie, ale właśnie nadszedł ten, który jest mocniejszy. I to, co w tej wypowiedzi Jezusa jest takie ważne, mianowicie ten, który jest mocniejszy, rozdaje łupy, które do tej pory posiadał właśnie taki, któremu się wydawało, że jest niesłychanie silny. Legion myślał, że ma łup. Traktował tego człowieka opętanego jak swój łup. Ale przychodzi mocniejszy, pokonuje legion i rozdaje łupy, to znaczy obdarza wolnością, to znaczy wyswobadza. Chrystus, prawdziwy mocarz, nigdy nie traktuje kogokolwiek jak łup. Chrystus przychodzi, żeby obdarzyć wolnością. Nikogo nie traktuje jak łup. Jest mocniejszy. Ta Ewangelia mówi, tylko On jest mocniejszy. Nie bez powodu mówi święty Marek, że temu człowiekowi opętanemu wielu ludzi chciało pomóc. Próbowali jakoś go opanować. Próbowali go doprowadzić do ładu, ale nikomu się nie udawało. Ta Ewangelia mówi, tylko On, tylko Jezus jest mocniejszy. My chcemy tego dzisiaj tu doświadczyć. Chcemy właśnie to tu i teraz przeżyć. Że jest Jezus, który jest mocniejszy niż całe zło, które nam zagraża. Każdemu z nas osobiście, indywidualnie, ale także nam jako wspólnotom, nam w naszych rodzinach. Nam w naszych rodzinach. Zobaczcie, jednym z kluczy do przeczytania tej Ewangelii jest niewątpliwie słowo dom. Dom, mieszkanie. Cała ta Ewangelia rozgrywa się między dwoma słowami. Najpierw słyszymy, że ten opętany człowiek miał stałe mieszkanie w grobach. Stałe mieszkanie w grobach. Ale na końcu słyszymy, że Pan go odsyła do jego własnego domu,
do Jego własnego domu. To jest dobra nowina. Być może wielu z nas może się odnaleźć w tym człowieku wtedy, kiedy właśnie zamieszkał na stałe w grobach. Jego grzech, jego zło wygnało go z jego domu. Wygnało go spośród ludzi jemu bliskich. Natomiast zadomowił się w grobach. Zadomowił się w śmierci. Tam jest takie słowo greckie, nieważne w tej chwili, jak ono brzmi, ale Marek użył takiego słowa, które mówi o takim zamieszkaniu, które sprawia, że przestajesz być wędrowcem. Przestajesz być jakimś nomadą. Osiadłeś wreszcie w miejscu, które uznajesz za swoją własność, za swój punkt docelowy w życiu. Osiadłeś wreszcie w takim miejscu, które możesz traktować jako swoje, swoje własne, jako też takie swoje własne możesz komuś przekazać. Nie? Dokąd nie masz takiego miejsca, jesteś ciągle w drodze, ciągle wędrujesz. Dramatem tego człowieka jest to, że jego punktem docelowym w życiu stały się groby. Stały się groby. To jest dramat tego człowieka. Słuchajcie, do tego momentu doprowadził go demon, doprowadził go legion. To jest to, o czym chcemy myśleć, nie? Bo nieraz myślimy o grzechu, że grzech jest czymś absolutnie prywatnym, że jest tylko moją sprawą osobistą. Nie. Nie. Grzech, każdy grzech wygania cię z domu. Każdy grzech zrywa więzi między tobą a twoimi bliskimi. Powinieneś być w domu, powinieneś być ze swoimi bliskimi, ale demon cię wyrzucił i zadomowiłeś się w grobach. Powinieneś żyć między żywymi, bo przecież dom nie są ściany. Dom to nie jest dach, dom to nie jest fundament, dom to są ludzie. Możecie mieć budowlę w najlepszym stanie. Ja pamiętam taki moment, jak umarła mama mojego taty. Mój tata pochodzi z bardzo licznej rodziny. I dokąd żyła babcia, to cała ta rodzina się zjeżdżała regularnie, nawet z najbardziej odległych stron. Znaczy, wszyscy mieli poczucie, że jest dom, bo jest matka. Bo jest matka, znaczy jest dom. Sam po sobie muszę powiedzieć, kiedy babcia zmarła, nic mnie tam nie ciągnie. Dom stoi jak stał. Ale dom w rozumieniu Pisma Świętego to są ludzie. To są ci, których tu w tej Ewangelii Jezus nazywa swoimi. Masz swoich, masz bliskich. To są ci, którzy są dla ciebie domem. A demon potrafi cię z tego wygnać i sprawi, że przestajesz żyć między żywymi, a zadamawiasz się między umarłymi. Żyjesz tylko wśród śmierci, żyjesz tylko wśród trupów, zamiast żyć z żywymi, których ci Pan dał jako twoich najbliższych. To jest dramat tego człowieka. To jest siła zła. Myślę, że tu trzeba jeszcze powiedzieć jedną rzecz, mianowicie jak to jest możliwe, że twoje wnętrze wypełnia legion.
Jak to jest możliwe, że twoje wnętrze wypełnia legion, że stajesz się w cudzysłowie domem dla 7000 diabłów? Jedyna podpowiedź, gdy chodzi o to pytanie, w Piśmie Świętym jest w Ewangelii Mateusza. Ona jest w 12 rozdziale. Tam Pan Jezus mówi o człowieku, którego opuścił zły duch. I błąka się po różnych miejscach, ale potem, mówi Jezus, wraca do domu, z którego wyszedł i widzi go wysprzątanym, ale pustym i niezajętym. Wtedy idzie i bierze 7 złych duchów gorszych niż on i wchodzą razem do tego człowieka, a jego stan staje się znacznie gorszy niż był poprzednio. Nie? Czyli to pomnożenie zła w człowieku dokonuje się nie wtedy, kiedy człowiek dokonał jakiejś strasznej zbrodni, tylko wtedy, kiedy nie zagospodarował swojej pustki. Zło go opuściło, ale on nie zrobił nic wielkiego. Nie zapełnił tej pustki po złu, nie zapełnił dobrem, nie zapełnił miłością, nie zaangażował się w nic. Nie, był tylko skupiony na tym, żeby się wyczyścić, ale po tym już cała energia z niego zeszła, już nic więcej nie robi. I wtedy, mówi Pan Jezus, przyjdzie 7 gorszych, a twój stan będzie jeszcze gorszy niż poprzednio. Papież Franciszek mówi w jednym ze swoich tekstów, porównuje Dawida i Salomona, dwóch wielkich królów Izraela. Dawid grzeszył w sposób straszny. Biblia opisuje 2 straszne grzechy Dawida. Dawid grzeszył na całego. Pierwszy grzech Dawida to jest taki ciąg. Lenistwo, cudzołóstwo, kłamstwo, morderstwo. Drugi grzech Dawida to jest pycha, która każe policzyć ludzi tak jak się liczy bydło, bo on chce mieć pewność, jaką ma władzę. Jak jest ważny, iloma ludźmi rządzi. Dawid, jak grzeszył, to na całego. I zaraz po grzechu z reguły Dawid przeżywał wielkie nawrócenie. Dawid był, słuchajcie, jak drzewo, które przyginasz gwałtownie do ziemi. To jest ten grzech Dawida. Drzewo, które jest naraz gwałtownie pociągnięte do ziemi. Ale jeśli w porę przetniesz tę linę, to drzewo się wyprostuje i wróci do pionu. Salomon nigdy nie popełnił takiego grzechu jak Dawid. Salomon grzeszył krok po kroku, kroczek po kroczku, malutkie, malutkie, malutkie kroki, dalej, dalej, dalej. Nie znamy takiego grzechu Salomona, który byłby tak decydujący, który byłby takim zerwaniem z Bogiem. Ale wiecie, to oznacza, że to drzewo, którym był Salomon, było przechylane do ziemi trochę i trochę i trochę i trochę i trochę i jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze, aż się położyło na ziemi. Na to trzeba czasu. To się nie stanie w minutę. To się nie stanie za pomocą jednego strasznego grzechu, tylko właśnie powoli, powoli, powoli. Nic nie robisz, nic z tym nie robisz, niczego nie zmieniasz. 7 gorszych od tego, który z ciebie wyszedł, wchodzi w ciebie. Można potem przeciąć tę linę, ale to drzewo się nie prostuje. To drzewo nie wraca do pionu. To jest jakoś historia tego człowieka, który powoli, powoli, coraz bardziej wchodzi w zło, w zło, w zło. Jeden demon, drugi demon, piąty, dziesiąty. To nie muszą być grzechy na miarę Dawida. Jeden za drugim, aż się przyzwyczaisz.
płynie czas. I w którymś momencie się odnajdujesz, że właśnie zamieszkałeś w grobie. Zamieszkałeś w grobie. A miałeś żyć między żywymi. Jeśli widzisz w sobie taki proces, to chcę ci powiedzieć w imieniu Kościoła, że Jezus jest w stanie wyprostować cię, nawet jeśli jesteś tak pochyłym drzewem. Jezus jest w stanie urodzić cię na nowo. Jest mocniejszy niż cała ta twoja historia. Jest mocniejszy niż wszystkich kolejnych 7 i 7 tysięcy demonów. Jest mocniejszy. I można to dzisiaj przeżyć. Widzieliśmy w tym człowieku niesłychaną przemianę. Jak z opętanego staje się zdrowy. Jak z człowieka, który jest nieopanowany przez nikogo, siedzi spokojnie u stóp Jezusa i go słucha. Jak z człowieka, który był nagi i poraniony, jest człowiekiem ubranym, wolnym, zasłuchanym w Pana. Jest możliwa ta przemiana. Jest możliwa ta przemiana. I za chwilę będzie możliwa. Za chwilę między nas wprowadzimy Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Przy Nim staną wstawiennicy i przy Nim staną spowiednicy. I można przeżyć ten moment, nie? Że Jezus jest silniejszy niż całe zło, w które wdepnąłem i całe zło, które mnie wyrzuciło z domu. I co będzie potem? Jeszcze tylko na to mi pozwólcie dwie myśli istotne, bo przemiana może się dokonać. Ale tę Ewangelię trzeba doczytać do końca i modlić się, żeby się do końca spełniła. Więc pierwsze, co potrzebne jest po tej przemianie, potrzebne jest w człowieku pragnienie, które odkrył w sobie ten opętany. A ten opętany mówi, chcę być z Tobą. Chcę być z Tobą. To znaczy, nie chcę, żeby to spotkanie przemieniające, wyzwalające było czymś chwilowym, jednorazowym, tylko na moment. Chcę być z Tobą. Pozwól mi być z Tobą. Słuchajcie, prosi o to człowiek, który jeszcze przed chwilą krzyczał do Jezusa, czego Ty ode mnie chcesz? Przyszedłeś mnie dręczyć? A teraz mówi, chcę być z Tobą. Pozwól mi z Tobą zostać. To jest ta przemiana. To jest ta przemiana. Pozwól mi z Tobą zostać. Między innymi dlatego przygotowaliśmy dla Was takie niewielkie materiały, ale one są ważne, które pokazują, gdzie możecie się zaangażować, w co możecie się włączyć, jeśli nie jesteście w żadnej wspólnocie, jeśli chodzicie do kościoła co niedzielę, chwała Bogu. Ale nie wystarczy chodzić do kościoła. Kościół trzeba tworzyć, kościół trzeba budować, trzeba za niego wziąć odpowiedzialność. Nie pytajcie się, do jakiego kościoła chodzicie. Pytajcie się, jak... Ważne? Powiedziałem coś ważnego i zgasł mikrofon od razu, nie? Nie pytajcie się, do jakiego kościoła chodzicie. Zapytajcie się, jaki tworzycie, jaki budujecie. Nie może być tak, że nasze bycie z Jezusem jest od przypadku do przypadku, od chwili do chwili. Chcę z Tobą być. I na to pragnienie, że chcę być z Jezusem, Jezus mu powiedział, wracaj do domu. Wracaj do domu. Usłyszcie to. Jeśli chcecie, żeby wasze spotkanie z Jezusem było trwałe, to miejscem tego spotkania dla was jest
wasz dom. Jest wasz dom. Wracaj do domu. Wyjdź z grobów. Wracaj do domu. To jest twoje powołanie. Ja tam jestem z tobą. Ja tam jestem z tobą. Wybierz to swoje powołanie jeszcze raz. I mówi Jezus, idź i opowiadaj o wszystkim, czego Pan dla ciebie dokonał. Idź i opowiadaj. Wróć do domu. To jest dopiero koniec tej historii. Nie spowiedź, nie wyzwolenie, nie wyrzucenie 7000 demonów z człowieka. Punktem dojścia jest powrót do domu, powrót do swojego powołania. To jest miejsce, gdzie będziesz z Jezusem. Gdzie będziesz z Nim. To ci wyznaczył i tam będzie z tobą. W tej twojej misji będzie obok. Będziecie razem. Powiem wam na koniec, że zrozumiałem to, bo w jednym z komentarzy znalazłem odsyłacz od tej Ewangelii do listu świętego Grzegorza Wielkiego. Jak widzę Grzegorza Wielkiego, to sprawdzam. To jest piąty jego list. Po Grzegorzu zostało wiele listów, to jest piąty z kolei. Napisał go do cesarzowej, kiedy został wybrany papieżem. I mówi tak. Myślałem, że kiedy wyrzucono ze mnie legion demonów, jak ufam, to będę teraz mógł siedzieć u stóp Pana i zapomnieć o wszystkich ludziach, których znałem. Ale w zamian za to usłyszałem i zostałem przymuszony: idź do domu, do swoich i opowiadaj o rzeczach, jakie Pan w twoim życiu dokonał. Grzegorz miał takie pragnienie, żeby po tym, jak wyrzucone zostały z niego wszystkie demony, zostać mnichem. Wejść w życie kontemplacyjne, siedzieć u stóp Pana, medytować nad Jego Słowem. I w zamian za to Bóg mówi, nie, nie, twoje powołanie jest czynne, twoje powołanie jest w Kościele, w świecie. Wracaj, idź do domu, opowiadaj, nie masz siedzieć, to nie jest twoje powołanie. On się z tym bardzo zżymał. Ostatnie zdanie w tym liście jest takie, słuchajcie, uśmiejecie się. Cesarz sobie zażyczył, żeby małpę nazwano lwem. To o sobie tak mówił. Żeby małpę nazwano lwem. I komentuje to tak. Cesarz ma moc nazwać małpę lwem, ale nie ma mocy uczynić z małpy lwa. Miał przekonanie, że to się nie może udać, że on się do tego nie nadaje. To nie jest jego funkcja. On sobie z tym nie poradzi. On jest małpą. Tam trzeba lwa na tym tronie papieskim. Tam nie może siedzieć byle kto. On jest małpą. A Chrystus mówi, idź, idź i głoś i mów, jak wielkie dzieła Pan dokonał w twoim życiu. To jest słowo o nas. Nie szukajcie innych powołań w życiu. Każdy ma to, które Pan wyznaczył. Waszym powołaniem jest wasz dom. Nawet jak myślisz, za dużo już zepsułem, wyglądam w tym domu jak małpa, wyglądam w tym domu jak martwy, siedziałem tyle w grobach, nie nadaję się. Nie, Jezus mówi, nadajesz się, idź, to jest miejsce, będę z tobą, tam będziemy razem. Idź i opowiadaj, wróć do domu, wyjdź z grobu, wróć do domu. Amen.